1, 2, 3, go. Witajcie moi drodzy, dzisiaj będzie filmik o takich moich ostatnich małych zdobyczach. Nie jest to haul, ponieważ w większości będą to prezenty. No i jedna rzecz będzie to prezent, który sama sobie zrobiłam i może od tej rzeczy zacznę. A mianowicie wreszcie kupiłam sobie swoją pierwszą paletę ze Sleek i to mogło się odbić dzięki mojej kochanej Justynce, czyli Kalasiński, która zgodziła się kupić mi tą paletę i wysłać do mnie. Powiem wam tak, że głównie jakby natknęło mnie teraz, dlatego że zbliżają się urodziny mojej koleżanki, chciałam jej zrobić prezent i ona właśnie jako wierna fanka Snopki ogląda zawsze makijaże wykonywane przez Katosu i tam Katosu ostatnio dosyć często używała właśnie tej paletki. To jest edycja limitowana, czyli Bohemian. I kupując paletkę dla niej, postanowiłam, że dla siebie też jakąś kupię. Ostatecznie zdecydowałam się na tą samą wersję, dlatego że skoro jest limitowana, to później będzie raczej ciężko lub nawet będzie to niemożliwe, żeby ją zdobyć, a te, które są w regularnej sprzedaży, mogę ewentualnie nabyć zawsze. Tak więc wyciągnę aplikator. Tak wyglądają kolorki. W większości są to o dziwo kolorki matowe. Wszystkie swatche tych kolorków znajdziecie na moim blogu, do którego linka oczywiście tradycyjnie podam wam w dobidu, więc tam będziecie mieć wszystkie kolory tych paletek. Ona jest taka dość niestandardowa, jeśli chodzi o to opakowanie, dlatego że jak zapewne wiecie, paletki ze Sleeka głównie mają opakowania czarne, tym razem jest to opakowanie białe, ale mnie to jakoś szczerze mówiąc szczególnie przeszkadza, pomimo że no, niestety dość łatwo się brudzi. Ale na pewno w ogóle ten kartonik, który był zapakowany, jest po prostu piękny. Misterny tutaj design, no coś fantastycznego i w zasadzie na razie cały czas trzymam to w tym kartoniku. Chyba o cieniach ze Sleek nie muszę się zbyt długo wypowiadać, bo wiecie jak wygląda ich użytkowanie. Co do tych, no to mam zastrzeżenia co do kilku matowych odcieni, szczególnie tych cielistych, że są dość słabo napigmentowane, ale ponieważ no mają taki kolor skóry, więc w zasadzie dobre są jako baza pod rozcieranie pozostałych cieni, nie muszą być jakieś nie wiadomo jak napigmentowane, żeby można je było używać. Natomiast reszta jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, szczególnie te trzy kolorki metaliczne, bo paleta składa się z trzech kolorów metalicznych i bodajże 9 matowych. Wszystkie informacje będziecie mieć w notce, którą znajdziecie na moim blogu a propos tej paletki, więc zapraszam was serdecznie. Jako gratis Justynka dorzuciła mi odsypkę pigmentu z MAC. Niestety nie byłyśmy w stanie ustalić, jaki to jest kolor, bo Justynka zgubiła swoją kartkę, na której miała napisane kolory. Ale to jest taki brąz troszeczkę wpadający w bordo, do niego też swatcha, znajdziecie zdjęcie swatcha na moim blogu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. I teraz już prezenty. Pierwszy prezent to była przesyłka od Ali, czyli od Aliczki, którą pewnie doskonale znacie. Ala na Twitterze zorganizowała taki maleńki giveaway na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy i chodziło o ten lakier. Jest to lakier z Vipery w kolorku różowym i teraz tak, nie jestem pewna, czy to jest seria Tutti Frutti, czy ten kolor się nazywa Tutti Frutti, ale to jest to, co mogę wam o nim powiedzieć. Ma 9 ml, jest to matowy kolor, dlatego się na niego zdecydowałam, bo tak jak wam mówiłam wcześniej, no mam teraz hopla na punkcie matowych kolorów i wszystkie matowe bardzo mi się podobają. I on wygląda mniej więcej tak na pazurkach. Postaram się też wrzucić wam jakieś zdjęcie. Generalnie jego zaletą jest to, że faktycznie dość szybko wysycha, no ale niestety też na moich paznokciach przynajmniej dość szybko odpryskuje. Tylko, że ja nie bierzcie mnie jako za wzór, jeśli chodzi o odpryskiwanie, bo tak jak wam już wielokrotnie podkreślałam, moje paznokcie nie są jeszcze do końca normalne, jeżeli mogę się tak wyrazić. I nie mogą być takim dobrym sprawdzaczem do tych rzeczy. Ale kolor naprawdę jest piękny i bardzo mi się podoba, takie troszeczkę truskawki z bitą śmietaną, tak bym go określiła. No i na ten lakier się umawiałyśmy i wiedziałam, że ten lakier dostanę. Co dostałam oprócz tego,
to miodek z Bielendy, który miał taką małą dziurkę, którą zakleiłam teraz taśmą klejącą, ale dzięki tej małej dziurce mogłam, przez to, że troszkę go wyciekło, sprawdzić, po prostu pięknie pachnie. No i myślę, że użycie go będzie samą przyjemnością. No i oprócz tego Ala wysłała mi też 5 woreczków z ozdobami. Z tego co wiem, miała problem, żeby wybrać takie, których ja nie mam. I oprócz tych motylków różowych jej się udało, bo generalnie pozostałe ozdoby mi się nie powtarzają. A motylki się powtórzyły tylko dlatego, że mam je we wszystkich kolorach, bo kiedyś zamówiłam sobie opakowanie multicolor. No i dziękuję Ci, kochana, bardzo, że pamiętałaś o mojej drugiej pasji, która troszeczkę jest ostatnio zaniedbana przez to, że wróciłam do naturalnych paznokci, ale co jakiś czas robię paznokcie teraz znowu koleżance, więc na pewno się przydadzą i dziękuję Ci serdecznie. No i oczywiście, ale załączyła mi również kartkę ze swoim miastem i z kilkoma słowami i dziękuję Ci bardzo, kochana, i przesyłam buziaczki dla Ciebie za ten prezent i za tą niespodziankę. No i ostatnia osoba jest to Justynka, której teraz dokładnie nika sobie nie mogę przypomnieć, ale na pewno gdzieś tutaj fruwającego go znajdziecie, która napisała do mnie, że chciałaby mi bardzo wysłać kolczyki. Ja jako ostatnio wielka fanka i zbieracz kolczyków, no to było jak miód na moje uszy. No i dostałam od Justynki 7 par kolczyków, z czego jeden to jest właśnie ten komplet, który teraz na mnie widzicie, tych zielonych perełek. Oprócz tego dostałam takie czerwone kolczyki. Takie w naturalnych kolorkach, drewniano-biało-żółte. Takie mniejsze z bursztynkami, bardzo, bardzo delikatne. Takie, które wpadły mi w oko w zasadzie od razu, jak tylko otworzyłam kopertę, czyli takie roślinkowe, udające dzwoneczki z listkami, no po prostu przepiękne. Takie żółciaczki. I takie imprezowe, różowo-fioletowe, które też mi się bardzo podobają. Lubię te holograficzne kółka. Oprócz tego Justynka wrzuciła mi też 3 próbki perfum z Avonu. 2 to są te z serii Today, Tomorrow, Always. 1 to jest Tomorrow, a 2 nie wiem. I jeszcze tutaj mam próbkę Be Kissable, której wcześniej nigdy nie miałam okazji wąchać, bo te już, one wchodziły z tego czasu, jak ja byłam jeszcze konsultantką Avonu, co było bardzo dawno temu. Natomiast tych jeszcze nigdy nie miałam okazji wąchać, powiem Wam, że nawet mi się bardzo podobają. Dostałam też pomadkę, a w zasadzie próbkę pomadki, która niestety nie przetrwała podróży, to znaczy przyszła bardzo zgnieziona, jak widzicie, niewiele jej zostało, ale udało mi się ją wypróbować i o dziwo, powiem Wam szczerze, bardzo długo utrzymuje się na ustach. To jest Ultra Color Rich i ja mam odcień Pout, o ile tak to można przeczytać. Na pewno też umieszczę Wam informację a propos tej próbki w Dubidu. Więc to są prezenty, które dostałam od Justynki i bardzo Ci, kochana, dziękuję za ten cudowny prezent. Naprawdę kolczyki są boskie. Także dziękuję Wam wszystkie moje 3 kochane dziewczynki, które wysłałyście mi te rzeczy i obdarowałyście mnie takimi cudownościami. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was do kolejnych, bo wkrótce pojawi się kolejna seria recenzji, z którymi nie mogę się ogarnąć, bo ciągle brakuje mi czasu, żeby je nagrać i jest wiele produktów, które już wypróbowałam i o których chciałabym Wam powiedzieć i cały czas nie mogę, ale oczekujcie, bo będą recenzje, będą giveaway'e, czyli to, co bardzo lubicie. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie i pozdrawiam, pa, pa.